jakby nigdy nic. I wstałam. Patrzę na telefon. Można powiedzieć, że olśnienie. Reklama. Olśnienie. Reklama z Ikei. Jedziemy po to. Jedziemy. Stół. Na kubek. I na laptop. I na laptop. Będzie przy moim łóżku. Bez sensu, proszę Państwa, dla mnie. Ale no, Marta uważa, że to jest super, że jak będzie siedzieć. Wyobraźcie sobie, że tam jest biurko. Ale ona będzie tutaj siedzieć na łóżku. Tak? I po prostu robi coś tu. Tak. Tak to wygląda. Dawaj, chodź. Chodźcie. No to idziemy, to idziemy. Jeszcze jest jedna rzecz, którą dzisiaj zrobimy. Jest to glow up. Jesienny glow up. Robimy peeling. Co to jest peeling? Drobinki na twarzy. Okej, okay, kurz na twarzy, tak. Okay. Żeby oczyścić pory. A to jest brudna? Tak. I żeby lepiej składniki inne wchodziły. Zresztą. Czy ja chcę, żeby jakieś składniki we mnie wchodziły? Tak. Nawilżające. Okay. Słucham z zaciekawieniem. No i to tyle z glow up. Hello. Witamy pod parasolem. Naszym zielonym parasolem. Trzeba zjeść jak najwięcej hot dogów za 2,50. Ile można, prawda? Nie. Jemy. Boże, jak to wieje. Hej. Hej. Hello there. Chciał taki? No kurde, ej, ten tapetem chciał. Dobra, sobie. I te dziewczynki. Ej. Kiedyś nie. Będziemy tak chodzić, patrz. O, to ty. Ja cię kręcę, Michał. Dalej uważasz, że to jest zabawne? Dalej uważasz, że to jest zabawne? Tak. Kompletnie to nie bawi. Znalazłem lustro. No. Cześć, to jest aparat. Małpa. Gdzie ja jestem, małpa? No. Więc jestem w pokoju, proszę Państwa, zrobione. Tutaj, pa, tu się chcesz przebrać, bo dzisiaj grasz sobie w Among Us i musisz sobie ogarnąć to. Marta? Marta? Co? O to mi chodziło. Siadaj. Weź nogi tam pod. Wszyscy sobie. Ja będę tak siedzieć. No, i jak? Fajne? Kozackie. I to trzeba samemu. Biuraksim. Trzeba samemu. Zrób zdjęcie, nie, bo... Wiedzieliście, że piekarniki są takie tanie? To jest jakiś... Krzesło kosztuje 900 zł, a piekarnik to nie jest... też. Nie, no to nie jest tak. No piekarnik normalnie, piekarnik. Zwłaszcza gwarancja, ogrzewanie góra-dół jest doskonałe do gotowania potraw. Drzwi piekarnika zabezpieczone przed dziećmi, łatwe sterowanie. No człowieku. Znaczy to nie są chyba takie Samsunga czy coś, ale no pa. Ma normalnie jakieś takie... To jest rzecz. No do... aha. O kurde, dobra. Hej Michał. Co robisz? Ja mam rozmowę. Czekaj. Tak, dajmy. No tutaj z kubkiem. Zobaczcie, tu jest tutaj na kubek. Nie wiem po co, ale jest. To jest biały, to beżowy. Ten chyba lepszy. Mi się wydaje, że ten lepszy, no. Tak? Znaczy no masz białe rzeczy. No właśnie. Ale ja mam
biały taki stolik z Ikei i on wtedy jest brudny. No dobra, w sumie to też będzie brudny. Prawda? I to żółte krzesło, to wszystko tak. Będę mieć z innej pracy. Właśnie wszystko masz z innego tego, ona tak ma. Różowe ściany, białe meble, żółte krzesło, dywan niebieski, zielone rośliny, teraz szare to, biurko ma z drewna. Krzesło masz, jakie masz krzesło? Szare. Szare krzesło. To będzie w sumie długo pasować teraz. No właśnie. To może coś w końcu będzie pasować. To szkoda, że nie ma koloru, nie wiem, brązowego. Marta, gdzie jesteś? O, co robisz? Sorry, ja gadam. A, dobra, sorry. Ale weź tam wejdź. Ja nie wchodzę tam. Nie można. Jak? Nie można tam wejść? Nie, no dla bezpieczeństwa twojego dziecka. Psus? Słyszymy zamki panowie. Jaki to był numerek? Doszliśmy do końca. Jaki to był numerek? Uciąłeś. Ja pitot. No ty miałeś jedno zadanie, Michał. Ale wiem, że 30. Patrz. Raj. Ten, nie? I widzisz? Regał 30, miejsce 309. Dobra. Ja to mam łeb, co? Kupione? Kupione. Co to by było za pójście do Ikei, jakbyśmy nie wzięli hot doga? Czekaj, bo ja się nie znam. Ja polecam. Tak. Dobra, zróbmy test. Zróbmy test jednego. Albo wiesz co, fajnie, zrobię tego i tego. Co jesteś? Strasznie grubo. Będę grubo. Dawaj. Od 1 do 10? 7. Ja dam z paróweczką 6. A wagę jest lepszy, więc jest 7. Z uwagi na dużo ludzi nie byliśmy w stanie powiedzieć naszej szczerej opinii o hot dogach, jednakże były naprawdę smaczne. Wagę lepsze. Przefuncio. Zdobytkiem. Przybytkiem. Wydobytkiem. Do wyjścia z Ikei wszystko było dobrze, dopóki nie wydarzyło się to coś. Wyszliśmy z Ikei, poszliśmy do Pepco, z którego kupiliśmy, zaraz wam pokażemy. Poszliśmy później do Rossmana, z którego też wam coś pokażemy zaraz. Później poszliśmy w to miejsce, czyli do autobusu, w którym było tak gorąco, że ja w połowie zacząłem się rozbierać i byłem o tyle, żeby normalnie koszulkę tam zdjąć na środku autobusu, nie? A ona wyglądała, jakby chciała się zżygać i chciała się zżygać. I staliśmy tam, w jakimś korku, mieliśmy 40 stopni gorączki podczas tej podróży. I do teraz, bo już minęło ogólnie półtora godziny, po prostu my próbujemy przeżyć, potem to... Spaliśmy, oglądaliśmy coś, siedzieliśmy i w końcu usiedliśmy teraz i pijemy kawę. Nie nadajemy się po prostu. Nie, bo byśmy się nadawali, gdyby nie trzeba było wracać tym autobusem. Bez klimatyzacji, 50 stopni w środku. Ja już rozumiem, te psy siedzą w aucie zamknięte. To się nie da, No dobra, ale hol zakupowy musi być pokazany. Byliście świadkami, co kupiliśmy. Ten wspaniały stół. Ale teraz, proszę państwa, pokaż swoje. Marta to znalazła. Pojemnik na jedzenie z Pepco. Ale patrzcie na to. Gumeczka.
jedno miejsce na jedzenie. Otwiera się i pewnie myślicie, że to jest drugie miejsce na jedzenie. Najpierw w sztućce, cały zestaw sztućców i dopiero wtedy miejsce na jedzenie. Proszę Państwa, dwa miejsca na jedzenie. Normalnie piętrowe, nie? Piętrowe pudełko ze sztućcami i zamknięcie. I teraz ile byś za to dała, Marta? No ty już wiesz, ale ile wy byście za to dali? Przemyślcie sobie teraz to. 17 zł. Obłęd. Obłęd. No. A dodatkowo? Co? No jakieś wiecie tam. O. Skin routine, nie? Te sprawy, rozumiesz? Rozumiesz? Co rozumiesz, bo co? Ach, te babki, nie? Ach, te babki. No dobra, ale. Ale teraz robimy to, na co wszyscy czekali. Chcemy zobaczyć Martę, która siedzi przy łóżku i używa tego stołu. Nie mogę się doczekać po prostu, jak zobaczę, jak ona wygląda głupio. Więc miejmy nadzieję, że jeszcze, ty również. Jeszcze będziemy jechać z powrotem do IKEA, żeby kupić tobie. Ja już myślałem, żeby oddać to. Zobaczyć. Jezus, dajcie mi. Rozłożę. I proszę Państwa, zobaczmy to. Jak to się bierze? Do góry? Weź. Człowieku. Ale essa. No powiedz, papa.